Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmie na tym kanale i dzisiaj to sztuczna inteligencja będzie decydowała o moim dniu. Już wczoraj wieczorem zapytałam sztuczną inteligencję o plan dnia, o której więcej wstać, o której mam jeść i tak dalej, tak wiecie, godzinowo rozpisany, produktywny plan dnia i dzisiaj postaram się do niego dostosować, ale jest mały fail. Z racji, że napisał mi, że powinnam wstać 8:30, no, a jest 9:30 i już powinnam być po śniadaniu, więc no trochę lipa, ale po prostu przełożymy sobie wszystko, co mamy tutaj rozpisane o godzinę i tak zrobimy ten challenge. Wstajesz i rozpoczynasz dzień od krótkiej sesji jogi lub rozciągania, aby pobudzić ciało i umysł. Nie ma problemu, ale najpierw idziemy do łazienki się trochę ogarnąć, a następnie lecimy na szybką jogę, pilates, rozciągania. Zobaczymy jeszcze. Jak już jesteśmy w łazience, to przy okazji stwierdziłam, że zrobimy sobie pielęgnację. Okej, a więc zapytałam czata GPT o pielęgnację i to tak postarałam się ją w miarę spersonalizować, że poproszę pielęgnację poranną i wieczorną, więc wieczorem też sobie zrobimy, dla 20-latki z cerą mieszaną. I na poranną pielęgnację zaproponował mi delikatne oczyszczenie twarzy żelowym lub pionkowym środkiem, następnie stosowanie toniku bez alkoholu, który przywróci pH skóry, nawilżenie kremem lekkim zawierającym np. kwas hialuronowy, nakładanie kremu przeciwsłonecznego SPF. Brzmi praktycznie identycznie jak moja pielęgnacja. Rozpocznijmy ją. Najpierw umyję sobie twarz żelem do mycia twarzy i to jest żel do mycia twarzy, który ja kiedyś naprawdę uwielbiałam, bo od jakiegoś roku wydaje mi się, że z niego nie korzystam. Kiedyś używałam jego codziennie. No teraz po prostu znalazłam już lepsze produkty, ale z racji, że nie mogę ich znaleźć, użyjemy sobie tego. Ostatnio zrobiłam sobie zamówienie na Kukolicie i zamówiłam sobie właśnie tonik, ten taki bardzo teraz dość popularny, z lanką i powiem wam, że używam go no już chyba od jakichś tygodnia, dwóch tygodni i naprawdę fajnie mi się sprawdza. Użyjemy sobie tego. On w ogóle mega ładnie pachnie, także polecam go wam. Kosztuje 170 zł, ale jest naprawdę spoko. Co to jest? Ostatnio mam trochę problemów z cerą i nie mogę nad tym w ogóle zapanować, tak jak zawsze potrafiłam, wiecie, jakąś moją pielęgnacją czy jakimiś suplementami, zawsze umiałam to poprawić, to tym razem sięgnęłam do specjalistów. Następnie nawilżenie kremem lekkim i w ogóle następny krok to jest SPF, a ja mam krem nawilżający, który w dodatku ma SPF 50 i jest to też naprawdę super krem. Nakładam również coś nawilżającego na usta, bo mam strasznie suche, a fajnie, że zmyłam krem. Dobra, nałożyłam sobie jeszcze te gwiazdki z Selfie Project na twarz. Jestem naprawdę zadowolona z tych gwiazdek, są serio spoko, także polecam. Także ja jeszcze rozczeszę włosy, zwiążę je i lecimy na siłkę. Rozpoczynam i zaczniemy sobie od takiego filmiku, który znalazłam w internecie. Tutaj jest jeszcze jeden od tej dziewczyny. O, on był dodany 3 miesiące temu, więc to jest jak najbardziej aktualna wersja, bo tamten poprzedni 8 miesięcy temu. Robimy sobie ten miesiąc temu. Nie potrzebuję na to. A więc jestem już po pilatesie i powiem wam, że spoko, bo jest to naprawdę jeden z nielicznych razów, kiedy robiłam pilates. To jest spoko ćwiczenie, jeżeli ktoś jest początkujący, wiadomo, że później można wchodzić na wyższy poziom tego pilatesu i to nie jest taka łatwa sprawa, jak się może wydawać, ale mimo wszystko jest to świetna opcja, jeżeli chcecie pobudzić organizm. Fajna rzecz, od której można rozpoczynać dzień, bo nie zmęczycie się aż tak, nie będziecie cali spoceni. Dodaje też bardzo dużo energii takiej pozytywnej. Często te pilatesy, które są w internecie, mają też fajną muzykę taką pobudzającą, więc naprawdę fajna opcja. Także
Także teraz lecimy robić śniadanko, które również wybrała mi sztuczna inteligencja. Otóż to, poprosiłam ją, żeby napisał mi zdrowy plan posiłków na cały dzień. No i wypisał mi właśnie różne posiłki, śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację. Jedyne co, to na kolację przygotował rybę, czyli łososia. Oczywiście ryby są zdrowe, ale ja po pierwsze nie umiem robić łososia, a po drugie, nie do końca lubię też ryby wszystkiego rodzaju. Także poprosiłam jedyne co, żeby zamienił mi kolację, ale tego dowiecie się później. I na śniadanie kazał mi przygotować omlet z warzywami, papryka, pomidor, szpinak i pełnoziarnisty chleb. Lecimy to robić i zobaczymy, jak się w tym sprawdzę, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz robiłam omlet. Papryka, pomidor, szpinak i jajka. Okej, kochani, śniadanko jest gotowe. Powiem wam, że jestem mega zadowolona z tego, jak mi wyszło. Pokażę wam go jeszcze tu. O, zobaczcie, no mega ładny właśnie omlet z papryką, pomidorem, pomidora wcześniej oblałam wrzątkiem, później do zimnej wody i ściągnęłam skórki. Tutaj mam jeszcze chlebek, nie mam pełnoziarnistego, tylko mam żytni, więc jeszcze zdrowiej. Dodatkowo do tego herbatka i jeszcze idę po suplementy, których zapomniałam i które biorę codziennie, także dajcie mi chwilkę, przy okazji wam pokażę, jakie suplementy biorę. Pudełeczko, pytaliście się mnie kiedyś, co, skąd to pudełeczko? Ono jest z Lewan, czyli to są suplementy Anny Lewandowskiej, tak mi się wydaje. Maślan sodu, to jest na odporność, to mama mi kazała brać, z racji, że ja mam dość słabą odporność i u nas w domu to ja zdecydowanie najbardziej choruję, ale też wiecie, najczęściej wychodzę na imprezy, najczęściej generalnie spędzam czas z jakimiś chorymi, więc no, ale generalnie chcę popracować trochę nad tą odpornością. I laktoferynę, to są dwa właśnie na odporność, żeby wybudować sobie ją. Oprócz tego codziennie biorę sobie witaminkę C, no i do tej pory brałam też magnez oraz cynk. Ale za każdym razem, jak brałam ten magnez i cynk, to źle się czułam. W sensie bardzo bolał mi brzuch i to takiego do stopnia, że po prostu musiałam leżeć na nim, uciskać go. Nie dało się kompletnie nic z tym zrobić. Po prostu strasznie bolał brzuch. I wpisałam sobie, jakich suplementów nie można ze sobą łączyć. I jedna z pierwszych odpowiedzi, która wyskoczyła, to był magnez i cynk razem. Tego wieczorem to, co jeszcze biorę, to jest taki malutki beta-karoten, bo jak widzicie, ja jestem blada jak ściana. Zobaczymy, jak to smakuje. Mega dobry. Powiem wam, że serio, zrobiłam go chyba w 10 minut i naprawdę jest przepyszny. Zacznę jeść omlety na śniadanie, bo jest mega dobry. Jeszcze chlebek. Klasa, wcinam moje śniadania i lecimy dalej. Okej, kochani, śniadanie zjedzone, więc przechodzę teraz do make-upu. No i oczywiście również zapytałam o to ChatGPT, żeby napisał mi, jaki makijaż mam zrobić. I już wam mówię, co on mi napisał. Będziemy robić krok po kroku. Nałóż bazę pod makijaż, aby wygładzić skórę i przedłużyć trwałość. Ja nie używam bazy pod makijaż, ale użyjemy sobie serum, które po prostu nam utrzyma ten makijaż. Chciałam wam jeszcze pokazać, bo przed chwilą dostałam paczkę od Kokolity, której się w ogóle nie spodziewałam. To jest jakaś niespodzianka i są tutaj jakieś nowości, kolekcja do konturowania w sztyfcie od Ingrid Cosmetics, tak się one prezentują, totalnie się nie spodziewałam tej paczki i naprawdę bardzo ładnie wygląda, w ogóle troszkę mi to przypomina Florence. Okej, po pierwsze ściągam moją gwiazdkę Eweliny Lisowskiej i zaczynamy od serum, tak jak mówiłam. Następnym krokiem jest podkład. Jakiś czas temu dostałam właśnie w paczce PR-owej podkład od Max Factor i ani razu go jeszcze nie użyłam. Nie wiem, jak on będzie się sprawował na mojej twarzy, jak będzie wyglądał i przede wszystkim, czy to jest odpowiedni kolor. Wiecie co, mam nadzieję, że tak. O Jezu, on wygląda bardzo ciemno. Ja chyba nie jestem zwolenniczką takich gęstych podkładów, bo naprawdę ciężko się go rozprowadza w porównaniu do tego z Maybelline. To wygląda całkiem dobrze, ładnie mi się on tutaj wklepał. Wygląda ładnie, zobaczymy teraz jeszcze z korektorem. I tutaj właśnie ChatGPT mówi mi, ukryj niedoskonałość i cienie pod oczami przy pomocy korektora. Dobrze. Następną rzeczą, którą ChatGPT każe mi zrobić, jest to konturowanie twarzy bronzerem, podkreślając kości policzkowe. Mega polecam, bardzo ładnie się mi wszystko rozblendowało. Dodaj róże na policzki i nałóż cień bazowy
na powieki, czyli będziemy dzisiaj szaleć z powiekami. No dobra, boję się trochę tego różu, bo widzicie, jaki on jest po prostu taki Barbie. Wow. Mega ładny, naprawdę. No i tutaj w tej paletce, której ja używam do robienia kresek, jest taki jaśniutki cień. Zaznaczenie oczu. Zaznacz wewnętrzne kąciki oka ciemniejszym cieniem. Kochani, dokończyłam już makijaż poza kamerami, bo przegrzał mi się aparat trochę przez to, że od rana nagrywam, jeszcze się w nocy ładował, więc cały czas był jakoś podgrzewany. No i co? I słuchajcie, skończyłam makijaż, tak on się prezentuje, trochę dziwnie się czuję, tak jak nie ja, z racji, że ja nigdy nie maluję oczu, ale dodałam coś swojego, czyli piegi, bo ja bez piegów to ani rusz. I słuchajcie, to co teraz będziemy robić, to szykujemy outfit. No i również zapytałam o to ChatGPT i powiem wam, co mi tutaj przygotował. A więc poprosiłam go, żeby przygotował mi outfit na zimowy dzień. No i napisał mi coś takiego. Co powiesz na bardziej swobodny look? Wybierz długi, oversize'owy sweter w prążki, zestaw z jeansami boyfriend oraz wygodnymi trampkami. Dodaj do tego ciepłą czapkę beanie, obszerny kolorowy szalik i niezapinany płaszcz. Relaks i styl na zimowy dzień. To może to nie są spodnie, takie zwykłe, klasyczne boyfriend, bo są to takie kargosy jeansowe, ale wydaje mi się, że możemy to zaliczyć. Oprócz tego założę sobie pasek biały, oversize'owy, nie wiem, ale taki oto biały sweter. Idę go założyć. Ja go sobie chyba tutaj tak włożę. No i jak to wygląda? Oprócz tego, że te spodnie są strasznie pognieciane, ale już nie chcę mi się ich prasować, to wydaje mi się, że jest spoko. Także teraz jeszcze perfumy. No, jakieś trampki i jestem gotowa na dzisiejszy dzień. Także już sprawdzamy, co tam dalej nam sztuczna inteligencja kazała zrobić. Okej, mamy godzinę 12, więc to, co nam tutaj ChatGPT kazał zrobić, to kontynuacja pracy nad głównymi projektami, wykorzystując tak zwany czas produktywny. Czyli rozumiem, że ma ona tutaj na myśli pracę bądź studia, jakieś zadania. Z racji, że ja już skończyłam swój semestr na studiach kolejny, trzeci, no to mam już zaliczone wszystkie projekty, mam oddane wszystkie prace, zaliczone wszystkie kolokwia, które miałam do napisania i tak dalej, i tak dalej. Praca, no to ja głównie zajmuję się social mediami i YouTube'em, dlatego stwierdziłam, że to właśnie wykorzystam w taki sposób, także jedziemy teraz do Wrocławia, do centrum i tam jadę nagrywać dla Was bardzo fajną rolkę, którą możecie znaleźć na tej drugiej aplikacji, czyli na moim Instagramie. Zapraszam Was tam bardzo serdecznie, bo jeżeli nie mam je na YouTubie, to praktycznie zawsze jestem na Instagramie, także tam staram się naprawdę dawać najczęściej, codziennie, więc jedziemy nagrać bardzo fajną rolkę. Co, tak wykorzystam mój czas produktywny. Pojedziemy sobie na zakupy, z racji, że musimy kupić produkty na nasze kolejne posiłki. Okej, kochani, a więc to, co miało być zrobione, zostało zrobione. Nie wiem, może ta lampka coś da, nie mam pojęcia, tak szczerze. Wracałam z nagrywania rolki, to wstąpiłam, w ogóle widzicie, jak wy się trzęsiecie? Wstąpiłam do galerii, z racji, że zapytałam się ChatGPT, jaką kawę powinnam zamówić, z racji, że naszła mnie ochota na kawę. Dla łagodniejszego smaku wybierz cappuccino lub latte, jeśli wolisz coś orzeźwiającego, americano może być dobrą opcją. A więc mamy tutaj kawę cappuccino na mleku owsianym z Green Cafe Nero. Już ją spróbowałam, jest bardzo dobra. Wcześniej jeszcze, jak pytałam ChatGPT o plan posiłkowy, to napisał mi również drugie śniadanie, czyli jogurt naturalny z dodatkiem owoców jagodowych. I słuchajcie, ja kupiłam jogurt naturalny, a właśnie w zasadzie jogurt typu greckiego, waniliowy, kremowy, bogaty w białko, czyli mój ulubiony po prostu skyr waniliowy. I niestety w tej żabce, w której ja byłam, nie było żadnych borówek, ani nic w tym stylu, ani truskawek. Muszę się rozebrać, bo serio, jest mi turbo gorąco. Także słuchajcie, wcinamy sobie ten jogurcik, a następnie lecimy na zakupy, żeby kupić kolejne rzeczy do jedzenia, no bo dzisiaj w sumie będziemy jeść chyba najwięcej, ale to nie wszystko, co będziemy dzisiaj robić, z racji, że czeka nas jeszcze jedna bardzo fajna aktywność w domu, także jak wrócimy, to Wam pokażę. Ale nie mogę tutaj tego zjeść, bo ja już opłaciłam parking, muszę stąd wyjechać. Dobra, no to wcinam ten jogurt i wyjeżdżam i widzimy się na zakupach. Obiad. I generalnie mamy tutaj zaproponowaną przez ChatGPT grillowaną pieśń z kurczaka z pieczonymi słodkimi ziemniakami, sałatką z pomidorów
i ogórków. Kupiłam małe pomidorki, ogórki mamy w domu, kupiłam pierś z kurczaka i kupiłam bataty i teraz lecimy to przygotować. Zabieram Was ze sobą. Okej, kochani, a więc nastawiłam piekarnik na 190 stopni i z racji, że tam był grillowany kurczak, ale zrobimy sobie po prostu kurczaka takiego z piekarnika. Myślę, że też wyjdzie bardzo dobry. Mamy tutaj bataty, mamy blachę, także rozkładam jeszcze papier. Bataty sobie kroję na pół. Do tego pędzelek i nasmarujemy sobie porządnie te bataty. Sobie troszeczkę posolimy i czosnek niedźwiedzi. I teraz kurczak. Tak się prezentuje nasza pierś z kurczaka i to sobie zrobimy w takim żaroodpornym naczyniu. O, takim malutkim. Kochani, a więc ja czekam na obiad, robi mi się, bo musi to być teraz godzina w piekarniku, także czekam sobie i słuchajcie, za ten czas robię kolejną rzecz, którą napisał mi ChatGPT, czyli rozwijanie swoich zainteresowań osobistych. Co prawda on mi to dał troszeczkę później, ale to też jest jakby w planie naszego dnia, już ustaliliśmy od rana, że nie przywiązujemy się dokładnie do tych godzin, kiedy, co i jak. Więc co ja robię? Ja sięgam po książkę, oczywiście, że tak, w przerwie i słuchajcie, zaczynam od początku Spark. Ja tą książkę już czytałam. Czytałam część pierwszą, ale później jak chciałam sięgnąć po drugą i trzecią, no to nie pamiętałam niestety wydarzeń z tej pierwszej części, bo bardzo dużo rzeczy mi się myliło. Teraz sięgam i od początku czytam tą, żeby móc przeczytać drugą i trzecią, więc robię sobie taki reread. Pamiętam, że ta książka bardzo mi się wtedy spodobała. No i w tym czasie, kiedy robi mi się obiad, to ja sięgam właśnie po to. Okej, kochani, mamy gotowe jedzonko. Zobaczcie, w ten sposób tutaj mamy kurczaka, bataciki, które się troszkę przypiekły i tą sałatkę, którą zrobiłam. No powiem wam, wygląda to bardzo ładnie, aż mi ślinka cieknie. Moja mama mi powiedziała, że podlała tego kurczaka winem, także sprawdzimy, jak to będzie smakować. Dobry kurczak. Dawno nie jadłam takiej pierści z kurczaka i naprawdę jest bardzo dobry. Często wychodzi suche, a tutaj przez to, że dałam oliwę, dałam to wino, to wyszło naprawdę takie... Dobra, i tak jest trochę suche, ale to takie na przykład jak z grilla też jest często suche. Bataty, wiadomo, tutaj nie ma co zepsuć, tak jak z gotowaniem ziemniaków. Jedne co, to zapomniałam dać syropu klonowego, bo zawsze polewam lekko syropem klonowym. Te też są pyszne, kocham bataty. I ostatnia rzecz, czyli nasza sałatka, którą już tutaj testowałam wcześniej, jak zrobiłam. Wcześniej mi się wydawało, że trochę przesoliłam, ale teraz wzięłam inny gryz i jest dobre. W sensie, wtedy chyba musiałam po prostu mieć dużo soli i tyle. Mega dobre jedzonko ChatGPT zaproponował. Takie, wiecie, to jest najzwyklejszy obiad, ale zobaczcie, jak szybko można zrobić coś takiego. Dajcie mi dokończyć to jedzonko, a ja się do Was odezwę, jak skończę. Witam Was ponownie w tym oto miejscu, zjadłam już i słuchajcie, jeśli chodzi o kolejną rzecz zaproponowaną przez sztuczną inteligencję, to jest czas na rozwijanie zainteresowań osobistych. I to już mówiłam Wam, że książkę czytałam, ale napisał też tutaj naukę nowych rzeczy lub praktykowanie hobby. I słuchajcie, ja w takim razie dzisiaj się nauczę robić nową rzecz, coś czego nigdy nie robiłam. To będzie robienie domowej świeczki. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Z racji, że na urodziny od moich dziewczyn ze studiów, urodziny, które były w lipcu swoją drogą, dostałam prezent urodzinowy, w którym jest cały zestaw do robienia swoich domowych, sojowych świeczek. Stwierdziłam, że zrobimy sobie właśnie taką oto walentynkową świeczkę, bo zobaczcie, tutaj są też takie serduszka i są płatki, jakiś róż i tak dalej, więc możemy zrobić sobie taką walentynkową świeczkę. Także czytamy instrukcję i sprawdzamy, jak to trzeba zrobić. Tutaj Wam jeszcze pokażę, jakby ktoś był zainteresowany, skąd w ogóle to jest i tak dalej. Ja teraz pójdę rozpuścić ten wosk i w ogóle wszystko przygotować, a tutaj jak już wrócimy, to tylko sobie udekorujemy. Wosk zaczyna się rozpuszczać. Zobaczcie, wosk już prawie w całości rozpuszczony. Zostały tutaj już jakieś takie małe drobinki, także zaraz będziemy go przelewać i zobaczymy. Mam nadzieję, że nic sobie nie zrobię i wszystko pójdzie gładko. Dobra, kochani, bo mi to już ostro zastyga. Nawet nie wiem, czy już dam radę to przelać, tak szczerze. Ale zobaczymy. Teraz to, co trzeba zrobić, to bierzemy ten knot, lekko od spodu go woskiem, dajemy na środek, chwilę przytrzymujemy i teraz nakładamy patyczek. Cyk. I przelewamy
jeszcze raz. Nie, ale to mi wyparł je zapach. Cholera, kochani, stała się niefortunna rzecz. Otóż zastygł mi mój wosk, który miał nie zastygnąć. No. To była szybka akcja. I teraz równie szybko musimy go udekorować, bo już zastyga powoli. I słuchajcie, tak się prezentuje. Nasza świeczka, bardzo ładny kolor wyszedł, ale teraz musimy go serio szybko udekorować. Także to, co na pewno chcę dać, to chcę dać bez. Ale ładnie. W sensie, jaki bez? Lawenda to jest, co ja w ogóle gadam. Posypuję troszeczkę też płatek róż. Czy ja bym tutaj dodawała te serduszka? Nie. Myślę, że nie czuję tutaj tych serduszek. Ale może tą pomarańczę? Się czuję jak jakiś alchemik. Okej, okay, tak się prezentuje moja świeczka. Zrobiłam tutaj lekki mes, ale zaraz to posprzątam. No i jest jeszcze ciepła, ale pokażę wam jeszcze na zoomie, jak ona wygląda. Tak się prezentuje ta świeczka. No nie powiecie mi, że to nie wygląda jak świeczka taka z TikToka albo coś w tym stylu. Plany się troszkę pozmieniały, z racji, że miałam sobie zostać w domu, generalnie już raczej nigdzie nie wychodzić, ale dziewczyny ze studiów idą do baru, no i ja idę po prostu z nimi. Więc zapytałam się czatu GPT, co mogłabym ubrać, gdy idę ze znajomymi do baru, no i napisał: postaw na luz i wygodę. Wybierz leginsy lub jeansy Mumfit, do tego luźną bluzę z nadrukiem lub basic t-shirt. Zestaw to z klasycznymi trampkami lub sneakersami, dokończ lub modną kurtką bomberką, prosty, ale stylowy outfit na spotkanie ze znajomymi w barze. Generalnie jest za zimno na bomberkę, więc założymy na pewno normalną kurtkę, także idę teraz coś znaleźć i zaraz przyjdę do was z outfitem. Powiedzcie mi, czy to nie jest idealna koszulka na wyjście do baru? Ja uważam, że jest. I słuchajcie, do tego czarne, zwykłe jeansy, bo w sumie nie napisał, jakie mają być jeansy, czy niebieskie, czy czarne, a lasprane, do tego, tak jak on napisał, luźny t-shirt. Ja już się zbieram i wychodzę, także kochani, widzimy się później. Dzień dobry kochani, wróciłam już do domu. Mamy dość późną godzinę, z racji, że jest chyba druga, czy coś w tym stylu. Teraz została nam ostatnia rzecz, czyli wieczorna pielęgnacja. Jeśli chodzi o ChatGPT, on na wieczorną pielęgnację zaproponował praktycznie to samo, co na poranną, czyli umycie twarzy produktem, jakąś pianką bądź żelem. I ja już to zrobiłam, jak zmywałam makijaż pod prysznicem. I teraz następny krok to tonik, czyli dokładnie tak samo. Teraz też nakładamy sobie tonik na twarz. No i teraz idziemy spać, więc nie będę nakładać kremu z SPF-em, ale nałożę dokładnie ten co rano, tylko po prostu bez SPF-a. Nie potrafiłabym zaschnąć z suchymi ustami. No i to, co ja jeszcze robię, co nie uwzględniła sztuczna inteligencja, to założenie soczewek ortokorekcyjnych. Już niedługo zrobię dla was, najprawdopodobniej na moim TikToku, także jeżeli mnie tam nie obserwujecie, to zapraszam. Zrobię wam po prostu filmik story time, czym są właściwie soczewki ortokorekcyjne i dlaczego ja zamiast zdejmować soczewek pod koniec dnia, ja je zakładam i w nich śpię. Nie jestem nienormalna, spokojnie, to są specjalne soczewki, w których się śpi. A ja już wam, słuchajcie, dziękuję za ten filmik, dajcie znać, czy coś takiego wam się podobało. To był fajny dzień, wydaje mi się, że zrobiliśmy dużo fajnych rzeczy, także buziaki, do następnego.